Nie no, to jest coś niesamowitego. Proszę Cię, poświęć dla mnie czas na ten film. Być może zmotywuję Cię do dalszego oglądania, zasubskrybowania mojego kanału. A w międzyczasie jeszcze ocenić ten film, dając kciuka do góry. Bo jeszcze 20 minut temu leżałem w łóżku. Miałem drzemkę, dlatego że dzisiaj spałem 3,5 godziny, jak dobrze pamiętam. Stałem o 2.30 do pracy. Bo pracę zaczynałem o 4 godzinie. Dzisiejszej nocy będę mógł pospać godzinkę dłużej, czy tam trochę dłużej, bo jutro zaczynam pracę od 5. Ale jest teraz, w tej aktualnej dobie mam deficyt kaloryczny i deficyt kaloryczny, błędny, deficyt snu, można tak powiedzieć, bo zalecam, ja wiem, że ja potrzebuję te minimum 6-7 godzin spania, żeby moje ciało, mój organizm funkcjonował na takich normalnych obrotach. A jak spałem 3,5 godziny snu, no to 3,5 godziny jak spałem, no to już ten deficyt snu się zrobił i można tutaj powiedzieć, że potrzebuję jeszcze tak ze 2,5 godziny, tak? Ale nawet jeżeli zrobisz sobie tą drzemkę, bo nie mogłeś spać te 5, 6, 7, najlepiej minimum, ja zalecam tak 7 do 9 godzin snu, to już musi każdy sobie ocenić, no to najlepiej, jeżeli masz, jeszcze gdzieś w międzyczasie znajdziesz w ciągu dnia godzinkę do 2 godzin maksymalnie, żeby później znowu w nocy móc spać, bo też zależy jak ty reagujesz na sen, żeby móc sobie zrobić tą drzemkę. Ale ja nie chciałem tu o drzemce teraz mówić, o tym śnie, bo już mam film nagrany o śnie, także zapraszam Cię do mojego kanału. Jeżeli nie wiesz, nie możesz znaleźć ten film o śnie, to zostaw w komentarzu pytanie o ten film. Ja Ci wrzucę w odpowiedzi linka do tego filmu. Albo też może znajdziesz ten film w opisie filmu, tego filmu, bo ja w opisie swoich filmów zawsze staram się wrzucać kilka takich najważniejszych jakby linków do tych filmów, gdzie naprawdę one są wartościowe. Ale już na takim przebudzeniu jeszcze leżałem, no bo cały czas chcę, no przyznam się, że nie idzie ten kanał mi tak jak sobie zakładałem i tak myślę, że albo ja się nie nadaję, albo jednak za mało pracuję jeszcze na tym kanale, albo za mało treści, albo za mało nagrywam, tak? Może nieciekawie nagrywam. No i teraz miałem taki właśnie pomysł na temat jaki, nagrać kolejny film. No i na tym przebudzeniu takim, jakby jeszcze nie byłem dobudzony, ale gdzieś już w głowie tam świtało, tam gdzieś podświadomie, czy to nieświadomie, nie wiem jak to do końca powiedzieć, mózg myślał i przyszło mi właśnie tak na myśl o tym, o tej, no, o, kurde, teraz się wybiłem, fajnie, nie? Nie, ale o systematyczności, o tej powtarzalności, bo jeżeli musimy sobie wziąć na wzór na przykład dzieci, my byliśmy też dziećmi, jeżeli coś chcieliśmy osiągnąć, na przykład raczkowaliśmy, tak, to żeśmy próbując raczkować, walczyliśmy o to, żeby się nie przewrócić, zaczęliśmy raczkować, chcieliśmy znowu już chodzić. I za każdym razem upadek na tyłek, jeden, drugi, trzeci, ale cały czas żeśmy walczyli. Ta systematyczność się powtarzała, tak? Każdego dnia żeśmy walczyli o to, żeby zacząć chodzić i w końcu przyszedł ten dzień, że przeszliśmy tam kilka kroków i znowu bach na tyłek. Ale już jesteśmy radośni, tak? I walczymy dalej, robiąc te systematyczne kroki, żeby znowu zrobić coraz więcej kroków, żeby zacząć chodzić płynnie, już bez upadków, bez potknięć. I tak samo tutaj jest. Czy to chodzi o dietę, zmianę nawyków żywieniowych, zmianę sylwetki, zmianę swojego stylu życia pod kątem bardziej takim sportowym, aktywności fizycznej, nieważne. Sport możesz uprawiać jaki chcesz, czy to jest bieganie, czy to jest jazda na rowerze, czy to jest jakiś sport drużynowy. Każdy sport pomoże Ci schudnąć, ale chcę, żebyś wiedziała, że ten sport nie spowoduje on, że Ty schudniesz tyle, ile będziesz chcieć, bo to zależy teraz właśnie, ile Ty chcesz schudnąć, bo możemy tą aktywność sportową, którą jakby wrzucimy w swój styl życia, no to ona może nam pomóc, dajmy, schudnąć 3, 4, 5, 6 kilo, tak?
To zależy właśnie też od osoby, no bo to jest, zawsze mówię, indywidualne podejście. Każdy musi sobie to uświadomić i wziąć sobie to do serca, że jeżeli na przykład oglądając mnie, jak ja trenuję, czy tam inne osoby, to nie możecie się sugerować tym, że jeżeli ty zapytasz kogoś o wzrost, o wiek, o masę ciała i wiesz, że to jest mężczyzna albo kobieta, to ty tak naprawdę możesz tyle samo kalorii jeść, co ta osoba. Nie, bo tu jeszcze dochodzi kilka innych czynników, jak na przykład aktywność w pracy, aktywność poza pracą, ile ta osoba śpi. Nawet każdy z nas ma inne ciało, tak? Zawsze się czymś różnimy. Jak ja tu mówię, na 100 osób będzie najmniej 10%, 5% w tej grupie osób, które będą reagowały na te same rzeczy. Dlatego my, zbierając informacje w temacie właśnie diety, aktywności fizycznej, jak to wszystko miałoby wyglądać, musimy zaobserwować też, na co nasze ciało reaguje pozytywnie, na co nasze ciało reaguje negatywnie. Tutaj też taki dobry przykład. Niektórzy lubią takie jakby filmy czy propozycje, jeśli chodzi o trening siłowy, że to jest trzy najlepsze ćwiczenia na biceps, trzy najlepsze ćwiczenia na klatkę, że spompujesz, że to, a tak naprawdę trenując tymi trzema najlepszymi ćwiczeniami, one nie będą miały efektów, jak na przykład ta osoba, która zaleca te treningi, te ćwiczenia. No bo to zależy też właśnie od tego, jak my trenujemy, tak? Bo dana osoba może raz, że lubi te ćwiczenie, dwa, że dobrze się koncentruje podczas tego ćwiczenia, ma dobre czucie mięśniowe, no i te ćwiczenie przynosi efekty. A ty, jeżeli ty powiesz, aha, bo on tak wygląda i ja będę tak ćwiczył jak on i też będę miał takiego bicepsa, czy tak będę robił w ogóle, ćwiczył jak on i zmienię sylwetkę i będę miał taką sylwetkę, no to sorry, ale możesz być w błędzie, możesz się zdziwić, że będziesz walczyć, dajmy. I tak naprawdę nie dojdziesz do tego celu, nie osiągniesz tego efektu. Także tu jest najważniejsze indywidualne podejście, zbieranie informacji, owszem, jak to się mówi, motywowanie się poszczególnymi osobami, owszem, ale tak naprawdę musimy też mieć świadomość, że tą świadomość, że musimy obserwować swoje ciało, czy dane jakieś tam poszczególne zasady u nas też będą miały, będą przynosiły owoce. A ta systematyczność to jest pierwsza, tak jakby takim kluczem do tego, żeby zaczęły przychodzić te efekty, żebyśmy zaczęli widzieć te efekty. Systematyczność na przykład trzymania deficytu kalorycznego. Po 2, 3, 4 tygodniach zobaczymy pierwsze efekty, że schudliśmy. Może my nie zobaczymy do końca, ale osoby, które nas rzadko widzą, to zauważą. Oczywiście, to się rzuca szybko w oczy i one powiedzą, ty, ale schudłaś, co ty, dietę jakąś stosujesz czy coś? A ty powiesz, nie no, po prostu dajmy, liczę sobie kalorie, poznałam produkty w swojej diecie i trochę tam sobie pozmniejszałam porcje niektórych produktów, niektóre produkty odstawiłam, przestałam pić napoje z wysoką zawartością cukru, zacząłem pić więcej wody, zacząłem jeść tam owoców, warzyw, tak z 600 gram, 500-600 gram na dzień. Trochę tam sobie tak na luzie pozmieniałam w diecie, nawet tak do końca nie liczę tych kalorii i coś tam może już widać, nawet już czuję po spodniach, tak, że są luźniejsze, no bo tak to jest, że niektóre rzeczy my nie zobaczymy, inne osoby zobaczą, ale też właśnie możemy, czy to że już coś, żeśmy schudli, możemy poczuć na swoich ubraniach. I to jest najlepsze, żeby też wiedzieć, ile dać czasu na przykład na pierwsze efekty, jeśli chodzi o odchudzanie, jeśli chodzi o na przykład zmianę sylwetkę pod kątem umięśnienia. Myślę, że do 10 minut ten filmik będzie dobry. Jeżeli oglądasz mnie po raz pierwszy, to zasubskrybuj ten kanał, udostępnij gdziekolwiek chcesz ten film. Nie zapomnij o dzwoneczku, żeby dostać powiadomienie z każdym nowym filmem. Odwiedź mój kanał i zobacz inne moje filmy. I jeżeli jesteś osobą, która po raz pierwszy właśnie mnie ogląda, czy też po raz kolejny, to daj mi znać, czy takie filmy się podobają, krótkie. Możesz zostawić w komentarzu tak samo temat na następny film. Czy coś chcesz wiedzieć, czy coś cię nurtuje, zostaw w komentarzu. Pewnie znajdą się osoby, które też
mają te same pytanie, też znajdą odpowiedzi. Ludzie czytają komentarze, ja odpowiem, nagram film i możemy fajną społeczność tutaj zbudować na moim kanale, gdzie ja szczególnie chcę za darmo dzielić się tą wiedzą. Po prostu chcę tak jakby dać szansę każdemu poznać tą wiedzę odnośnie zmiany sylwetki, zadbania o zdrowie, zrobienie sobie takiego zmienienie tego stylu życia w bardziej sportowy, aktywny, gdzie właśnie będziemy czuli się lepiej, a jakie jeszcze przyjdą, dajmy, pozytywne strony tego mojego kanału, to ja nawet sam nie wiem. Za rok, dwa, trzy, jeżeli będziemy działać wspólnie, wy będziecie mi dawać motywację, pomysły na filmy, ja będę działał, to musimy się wspierać tak samo, tak? I wtedy nieraz może być tak, że ja będę w szoku za 2-3 lata, jak ten mój kanał się rozwinął, ale bez was, bez tych publiczności, bez tych cegiełek, które będą budowały ten kanał, ja sam nic nie zdziałam, bo ja tu sobie mogę nagrywać, gadać, cuda, widy, ale jeżeli wy nie będziecie chcieli mnie wspierać, nie będziecie jakby doceniać tego, że ja wychodzę jakby z tą taką pomocną ręką i przekazuję wam tą wiedzę, którą posiadam, którą już przetestowałem tak samo na sobie, bo od 2019 roku zbieram tą wiedzę odnośnie właśnie diety, odchudzania, zmiany sylwetki i cały czas coś tam gdzieś staram się nowego uczyć, te badania różne czytać, nowe jakie wychodzą. Także mam nadzieję, że docenicie ten mój czas. Ja będę bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze, za udostępnianie tego filmu, za ocenę tego filmu, nawet może być kciuk do dołu, to też będę wiedział, że może ja się do tego nie nadaję i daj se Damian z tym spokój, nie wiem, idź se lepiej pospacerować. Tak będzie najlepiej, także zobaczymy jak to wyjdzie. Czekam na opinię w komentarzach na temat tego filmu, czy fajnie mnie słuchać, czy po prostu nawet napisz w komentarzu, czy mnie fajnie słuchać, czy też nie. No nic, nie przedłużam. Także mam nadzieję, że zasubskrybujesz ten kanał, udostępnisz ten film gdziekolwiek chcesz i widzimy się w następnym materiale. Także życzę ci dużo zdrowia, miłego dnia i do następnego. Pozdrawiam.